Wczoraj Darek w półfinałach 3-1 i 3-0, dzisiaj 3-2, ale w sumie 3 wygrane. Nie ma tych wygranych za 2 punkty w tej punktacji. To już można powiedzieć, że jesteś w finale wojewódzkim? Jeszcze nie, jeszcze jest drugi turniej, za 2 tygodnie jedziemy do Tomaszowa. No i tam trzeba powalczyć, bo jednak w półfinale już jest poziom prawie wyrównany poza Tomaszowem. Co ci dał ten pierwszy półfinał? Większe rozeznanie co do pozostałych przeciwników? Czy wiesz, jak znaleźć receptę, żeby nie było takich horrorów jak dzisiaj? Zaraz wrócimy do tego spotkania. Czy może nie tyle horrorów, ile po prostu ja... Horrorów na własne życzenie, miałem powiedzieć. Po prostu próbuję grać wszystkimi zawodnikami na dzień dzisiejszy. Próbuję znaleźć tego, którego optymalnie wykaże się tak zwanym dniem. No ale oni wtedy tonują i chcą, żeby grali. Ale są takie mecze, gdzie niestety gra tylko 6-8 chłopców. 2-0 dzisiaj prowadziłeś z AKS-em, SMS-em. Przez 90% trzeciego seta też prowadziłeś, przegrałeś do 24. No i się zaczął horror. Mówią, że 75% przypadków, jak ktoś przegrywa dwa sety i nie wygra trzeciego, to również przegra cały mecz. Ty jeszcze przegrałeś czwartego 10 punktami. Wierzyłeś? I co powiedziałeś chłopakom, że oni wygrali tiebreaker? Znaczy przede wszystkim u nas stanęli dlatego, że nie było przyjęcia. W pewnym momencie, bo to jest akurat libero, jest ten libero zapasowy, bo nasz libero ma kontuzję palców, nie mógł się zagrać. I oni wyczuli libero i na niego grali. Troszkę trema, bo to jeszcze jest kadet, nie jest zawodnik doświadczony i gubił się w przyjęciu. Dlatego nam uciekli, no ale otrząsnął się, z boku koledzy pomogli i skończyło się jak się skończyło. Bodajże w tamtym sezonie byłeś sprawcą dużej niespodzianki, czy już dwa sezony temu, nie pamiętam. Czy liczysz również, że w tym sezonie wyjdziesz z tych rozgrywek wojewódzkich do 1-8, do 1-4? Jaki rezultat Cię zadowoli na koniec sezonu? Czy myślę, że w tym roku dla nich 1-4, czyli ćwierćfinał Mistrzostw Polski będzie adekwatny do tego, co prezentują w tym sezonie? Czy mi się wydaje, czy ten rocznik jest w ogóle, nie mówię tylko o naszym, ale no, pamiętam rozgrywki kadetów z poprzednich lat i poziom był ciut wyższy, tak skromnie mówiąc, bo moim zdaniem był dużo wyższy. Czy w ogóle takie załamanie w tym roczniku w całym województwie? Znaczy chyba nie, mi się wydaje, że właśnie w tym roczniku jest wyższy poziom, są zawodnicy... Nie znam się. Nie, w tym roczniku jest zdecydowanie wyższy poziom. W zeszłym roku ja miałem niską drużynę i praktycznie oni do 1-8 awansowali, wygrywając grą w polu. Tutaj dużo jest ataku, dużo takiego mocnego ataku we wszystkich drużynach, w których graliśmy. A jak grałem w zeszłym roku, to było 1-2 zawodników, którzy atakowali. Teraz poziom się wyrównał, no i troszkę się podniósł. Przypomnijmy, gdzie będzie drugi półfinał? Za 2 tygodnie idziemy do Tomaszowa i tam będziemy grali z tymi samymi przeciwnikami, czyli... Wchodzą dwie drużyny do finału. Tak, dwie wchodzą do finału wojewódzkiego, także myślę, że przy dobrych układach jedno zwycięstwo pozwala na to, że wchodzimy dalej. Kamil Kita, kapitan drużyny, no niezły Kamil, horror, że się zafundowali swoim kibicom. Co było tego powodem w tym spotkaniu z Łodzianami? No nie wiem, tak na początku meczu... To łatwo poszło? Gra nam się układała właśnie, no i tak ten trzeci set też przewaga była 2 punktów w końcówce. Poszły 2 przyjęcia źle, no i jakoś tak nie skończyli atakujący i przegraliśmy. To Łódź można było im pokonać 3-0, tylko 3-2 zostało, ale to był najsilniejszy przeciwnik, czy jednak... Tak, myślę, że... A jakie będą wyniki w rewanżu, mam na myśli za 2 tygodnie w Tomaszowie, jeśli chodzi właśnie o Piotrków, o Tomaszów i o Łódź? No myślimy, że poradzimy sobie z Tomaszowem i Piotrkowem spokojnie. No i z Łodzią też trzeba będzie wygrać, walczyć. Trener mówił, że ćwierćfinał to jest adekwatny wynik do tego, co prezentujecie. Jaki ciebie i twoich kolegów zadowoli rezultat w tych rozgrywkach w tym sezonie? No myślę, że ćwierćfinał Mistrzostw Polski na pewno. No a jak nawet się uda wyżej, to będziemy bardzo zadowoleni.